Witam bardzo serdecznie w 30. odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym podziękować za odbiór, jaki dostała ta seria. I na moim kanale, no, dużo to ja tu prawie nic nie wrzucałem, tak naprawdę jakieś tam randomowe mecze z CS-a, czy takie jakieś gierki. A teraz ostatnio postanowiłem, że zacznę wrzucać tutaj jakieś serie. I pierwszą serią była właśnie Twierdza Krzyżowiec, no i cieszę się, że to ma taki odbiór, wyświetleń jest więcej niż się spodziewałem, bardzo mnie to cieszy i na pewno motywuje i będę robił tych serii więcej i będę to wrzucał, postaram się wrzucać codziennie, może ewentualnie, jeśli skończy się seria i będzie przerwa pomiędzy jedną serią a drugą, to tak jakoś może tam z 2-3 dni, ale ogólnie to jak będzie jakaś seria, to odcinki będą na pewno codziennie. Więc bardzo dziękuję za taki odzew i za te wyświetlenia wszystkie. No, nie spodziewałem się tego, więc dziękuję. I teraz zabierzmy się za jedną z dosyć, można to powiedzieć, nieprzyjemnych misji. No właśnie. Pamiętam metody. Metodą najprościej jest nie budować się tutaj, gdzie jesteśmy, tylko trzeba się po prostu przenieść albo do góry, albo w dół, żeby odciąć się i nie być na linii takiego ognia. Bo te katapulty jednak z góry tutaj strasznie nam są potem upierdliwe i trzeba się przenieść. Więc chyba zrobię to. Można to zrobić do góry albo na dole, tak jak mówię. Jak zrobimy to na górze, to mamy trochę dalszy dystans i ciężej się bronić, ale mamy lepszy dostęp do surowców. A tutaj z kolei mamy tylko no, trawę i można tutaj robić jakiś chmiel czy drewna dużo. Ale myślę, że zrobimy to chyba na dole. Bo nie pamiętam dokładnie, jak trzeba było się zbudować, żeby zrobić to na górze. Więc myślę, że na spokojnie zrobimy sobie to na dole. Dobra, nie, najpierw trzeba tak. Dużo drewna. Dużo drewna to podstawa. Dobra, nie obracaj mi teraz. I zrobimy tak. Twoja popularność Od spada. razu trzy nauki też. Do Z tego czego obiektu dwa na należy pilnowa kuszę. wzdłuż pracownika, ser. Robimy to, zrobimy to. Mamy tutaj na razie małą wieżę, bo tu też gdzieś trzeba dać wieżę, żeby się bronić. Chcę pozużywać całe drewno. Jakieś polecenia? Dobra, i kamienie chcę to jeszcze postawić. Chociaż tu my kamienie sprzedam po prostu. Dobra, i to drewno teraz przeniesiemy magazyn całkowicie. Tutaj. Dobra, i teraz szybko dokupujemy drewna. I będziemy robić jeszcze Za skóry. mało pracowników, aby ten obiekt mógł Dobra, funkcjonować. czyli dom. Dwa nawet domy postawimy. Drewna mamy, żeby ci już sobie mogli tutaj działać. Może mogłem trochę bliżej ten magazyn postawić, ale. Dobra, na razie to starczy. Spichlerz tutaj też. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. A to jedno to nie jest moje nawet, teraz zauważyłem. O czym myślisz? Dobra. Prześlemy ich do piekła. Pozdrawiamy cię. Zbrojny, bo ten będzie nas atakował, ale on tak w miarę powoli te ataki robi, z tego co pamiętam. Ten był zawsze bardziej taki waleczny. Myślę, że może chciałbym mu spróbować trochę Za od razu twoją niszczyć, żeby on chwałę. jakoś szybko się nie rozwijał. Żeby go też trochę spowolnić, to będzie dobrym pomysłem. Łucznicy w gotowości. Bo on zaraz też będzie wysyłał jakichś pikinierów, jak to zawsze, Rysiu. Jesteśmy Dobra. atakowani. Czekamy na rozkazy. No dobra, nie, to nie Atakują będziemy tutaj. jechać, łucznicy tam Uderzam. biegną. Nie idzie atak jeszcze, nie? Atak chyba nie, dobra. I my będziemy starać się też dokupić 10 kuszników. Mam nadzieję, że rezygnacja ze ściągania podatków to dopiero. I 5 zostawimy tutaj, bo tutaj też będą ataki od tego drugiego przychodzić. Potrzeba nam broni, I ser. drugie Na 5 rozkaz. tutaj. Szybki marsz. Dobra, było też jakieś metoda, pamiętam, że można też było właśnie jakoś fajnie tu fosę wykopać tutaj i tutaj. I wtedy bardziej się budować do tej strony i od razu tego Ryszarda zblokować. I wtedy miało się dostęp do tych kamieni, tylko no jednak te mangonele, które on potem ma na tych wieżach trochę. Trzeba mu wieżę te rozwalić, zrobić takie ruiny z wieży i wtedy bez problemu się to da.
A tak to jest, no niestety ta misja bardzo ciężka przez te natarcie katapult. Tu nie możemy kamieni normalnie robić, tu nie możemy, bo te mangonele cały czas by tutaj uderzały. I tak samo właśnie te katapulty, które tutaj podjeżdżają co chwilę. O dobra, widzę, że tam już się atak szykuje. To niedobrze. Jesteśmy gotowi! I Wiadomość wydaje od mi się, drugiego że serca. Moi ludzie są zrobimy tak spragnieni i bitwy, tak będziemy samo jak ja. ściągać trochę Przygotujcie kas się z do walki. podatków. Na -4. I przydałoby się jak najszybciej dostać. Dobra, mamy już bardzo dużo drewna. Tutaj nie mogę postawić, a dobra, tam jest drzewo. Nie Okej. można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, żeby trochę też z tych kasy z jabłek było. Mam nadzieję, że przetrwam ten atak, bo tutaj ile idzie zbrojnych? Czterech zbrojnych. Ci pikinierzy mogą tutaj być problematyczni. Dobra, ich ubijecie. Dobra. Potrzeba nam broni. Sir, naprzód. Szybko tutaj na wieżę. Dobra, wystarczy przeżyć ten pierwszy atak, tak naprawdę. Dorobić trochę kuszników i ten, i będzie tutaj już tak naprawdę z głowy. Dobra, czy on idzie tutaj robić katapultę? Nie dajcie im tego zrobić. Nie atakujcie tych pikinierów. Żeby jak najmniej teraz ich stracić. Dobra, wszyscy tutaj iście pomóc. Czekać, aż podejdą bliżej. Jakieś polecenia? Dobra. Czekamy na Panie, nie możemy tam dojść. Dobra, w miarę poszło, w miarę poszło. Mój łuk będzie ci służył. Teraz tutaj już się zaczyna robić tego coraz więcej. Może drwali jeszcze dołożymy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. I w teorii powinienem jeszcze dać więcej teraz nauki. Do tego obiektu Może nie czuję się chcemy jak niedobra kuszę, dobra. stolica. I na skórę. Może jednak krówki jeszcze by się dało gdzieś. Gdzieś w miarę blisko. Coś tu? Nie? Dobra, to zrobimy podmianę. No proszę nie biegać. Dzięki. Wiadomość od lwiego Aście serca. zbrojni. Moi ludzie są spragnieni bitwy tak samo jak ja. Przygotuj się do Dobra, ale walki. dadzą radę, dadzą radę. Dobra, czy te katapulty tu będą coś robić? Czy one tylko próbują podjeżdżać, ale... Chyba nie, dobra. Się bałem, że z góry zacznie strzelać, co było wtedy problemem. Trzeba było się przenieść. Wiadomość od lwiego O, serca. teraz ten. Ten już Waleczny się czyn. zabrał. Walczysz jak mężczyzna. Trochę szybciej niż się spodziewałem. Nowych rekrutów, sir. Na rozkaz. Szczerze. Dobra, tylko domy Nie Z2. można tutaj tego zbudować, mój panie. Może tam rudy by się mogło chociaż, ale teraz nie, to ta ruda będzie bez sensu. Czekamy na rozkazy. Mój panie. Dobra, tu mało idzie tych zbrojnych i mało pikinierów, to będzie dobrze. No, tutaj też kamieni raczej. Jak tą wieżę zniszczę, to może i do tych kamieni bym się dobrał, ale o nie. Czekamy na rozkaz. I tu kolejny. Atakujcie. Ci pikinierzy, no musi nachodzić, nie ma co. Ale to dobra. Będzie tracił te jednostki, będzie tracił. A ja bym może teraz w tym czasie, w którym oni już zaatakowali. Tak, wiem. A może my Potrzeba teraz nam nowych podatakujemy, bo on rekrutów, widzi, że on sir. nie ma nic na wieżach, to... Podpalić go to jest bardzo dobra metoda i on się uspokoi wtedy. On to bardzo się uspokoi. Jesteśmy do kupienia, nie da się. Nie da się. Dobra, jak tam z Nasze jedzeniem? zapasy żywności Powoli. kurczą Dobra, się jest nagle. okej.
Na razie jesteśmy ustawieni, można to powiedzieć. Katapulty nic nam nie robią. To jest najgorsze zło w tej misji. Te katapulty i mangonele na wieży. Tego też w sumie dałoby się radę podpalić. No, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, że zobaczę. Dobra. Drewna tyle nie potrzeba już. Nie masz wystarczającej jeszcze ilości złota. Dobra, teraz już jest. Poczekamy. Tego bym spróbował może. Dobra, i tutaj już w tych misjach niestety już nie będzie można się tak bawić, że o, tutaj jednostkami zrobię sobie 300 pałkarzy czy coś tam, bo to by trwało naprawdę dużo. Tutaj już trzeba zacząć posługiwać się tarczami i kusznikami. Jest to po prostu szybsze i prostsze, więc no już niestety to już 33 misja chyba, 33 chyba tak. Więc no tutaj już trzeba bardziej profesjonalnie do tego podejść, już nie można się tak bawić. Dobra, to już mnie widzi. Nie, drwal, proszę cię, zostaw. Dobra. Tutaj by przeszło ten i ten kościółek, może tam byśmy spróbowali. Bo to jest minus Ryszarda, że on praktycznie nie ma kuszników. W sensie nie ma łuczników na wieżach, tylko wszystko u Lorda trzyma. Nie wiem dlaczego. Bo mam pomysł, a może wy byście dali radę to rozwiązać? Wy się możecie podpalić. Przejdźcie trochę tutaj. Gdyby się tak wieżę udało rozwalić, to by było super jeszcze, no. Aby do środka tylko przeszło. Aby do środka przeszło, to już będzie dobrze. No dadzą radę rozwalić, chłopaki. To tam, że to tylko pochodnia. Kamień też można pochodnią zburzyć. Czemu by nie? Dobra, teraz dołożymy trochę tutaj. Żeby tu być pewny, że Lord jest bezpieczny. Przeszło do środka, przeszła, dobra. To on dużo teraz straci. I zaraz zrobimy to z... A nie, my nie zrobimy, bo nie mam kasy. Okej, okej. Kim tych skór można sprzedać, bo i tak nie mam tyle kusz. Pustynia to okrutne pole bitwy. Jesteś pewien, że masz wystarczająco dużo odwagi? Że ty mnie już po raz drugi atakujesz? Ty się odpaliłeś za bardzo. Myślałem, że to pomarańczowy to będzie mi bardziej atakował. No ale dobra, 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 jest. Da się zrobić ruinę tak rozwalając ją tam? To tylko z katapulty się da ruinę zrobić. W sumie tego nigdy nie sprawdzałem. No nie da się, dobra. Nie. No dobra, ale rozwalony. Tu sprzedamy szybko kuszników, bo tam atak idzie. Chodźcie, wchodźcie. No już solidny ten atak w miarę. Trzeba tego Ryszarda też tam iskierkę mu dorzucić. Mam nadzieję, że tylu by wystarczyło. Bo ten jednak trochę już tam na wieżach coś ma, ten lepiej się ogarnął. Dobra, ja to 25 kuszników to na luzie to zrobią. Na tą wieżę będę chciał dołożyć, ale to na razie niepotrzebne, bo tego zblokowałem strasznie. Działają mu w ogóle studnie? Jak mu nie działają studnie, to on już jest na przegranej pozycji. On straci wszystko, on kasy nie ma. Dobra. Dobra, tutaj. Śpikinierzy to daleko podchodzą nawet. Dobra, zbrojnie muszą od razu tutaj bić. Już należą do historii. Gotowi do boju, sir? Zostaw ich. Dobra, na luzaku. Tu są jacyś łucznicy gdzieś pilnujący? Nie, tam biegną. Dobra, dobra.
Nie no, chyba to co najgorsze już raczej z nami. Są jacyś studniarze jednak. One gdzieś tam działają. Nie, nie działa, to który to jest? To pogrom. Nie wiem, nie wiem. Morna. Dobra, czy dalibyście radę tam pod market najlepiej? Bo ten kościół to tutaj nie wiem, czy coś zrobi. Ale tam pod market trzeba. Nie zatrzymujcie się tylko nic, no. Dobrze, bo tu jak podbiegną, to brama się od razu... O nie, nie mówię, że pikinierzy tu idą. Usiadłem. Podpalaj no, na co się patrzysz? Dobra, brama zamknięta, nie wyjdą, czyli ogień na pewno się przedostanie do środka, super. Dobra, no to raczej już z głowy kolejny będzie, tylko teraz trzeba... Dobra, będziemy robić tarczę zaraz i... I kuszników więcej musimy mieć. Czy wy wyrabiacie? Któryś wyrabia łuk? Wyrabiasz to lub kuszę. A jedzenie jak schodzi? Dobra, możemy dać nawet i tak i sobie zrobić tu więcej też. Złoto wpływa do naszego skarbca. Do 8. Dobra, czyli już raczej ataków się na tych chwil od nich nie będziemy spodziewać. Co najwyżej jakieś tam serie pikinierów. No i trzeba po prostu ich teraz dobić. Ale pamiętam, jeszcze kiedyś męczyłem z tą misją. Tu próbując się budować, tu fosę kopałem, tutaj wieże od razu stawiałem. I tak nie mogłem z niej zwalczyć. Dopiero potem tam pomyślałem tak sobie. W momencie, w którym tam kiedyś kilka lat, nie wiem, tam jak grałem 10 lat temu, to tego nie wiedziałem. Ale jak tak sobie zagrałem tam z 5-6 lat temu w twierdzy tak trochę pograć, to... Gdzieś podpatrzyłem na YouTubie właśnie, że można rozwalić ten magazyn, który tak przylega do zamku i go postawić tak i gdzie indziej i to wtedy dało tyle możliwości, że mówię, aha. No to fajnie. Fajnie, że się kiedyś tego nie wiedziało, nie? Dobra, możemy dokupować te kusze. Nie masz wystarczającej broni, no myślę, że tak z 30 kuszników wystarczy i tak i tarcz też. Jak z 20 by było, to powinno by wystarczyć. Chociaż ten jak tam. Dobra. Już zdaje mi się, że się trochę ten uspokoi też. Sobie tak zrobimy. Dobra, pieniądze lecą. Jego serca. Pewnie, zawsze możesz zniszczyć parę budynków. Co powiesz na uczciwą walkę? O, a propos niszczenia budynków, Rysiu, to ty tutaj się nie wypowiadaj, dobra? Bo ty to tymi katapultami to niszczysz wszystko, a tobie to nie można rozwalić, tak? No, fajna hipokryzja, fajnie. Dobra, zaraz to kupię, jak tylko kasa podrośnie. Dobra, i teraz sobie już wrócimy na normalne. Złoto wpływa do naszego skarbca. Na te podwójne racje. Dobra, drewna też już tyle nie trzeba. Gotowi do boju. Kuszników już mamy wystarczająco raczej. Idą tam może mieć z tych uczników z 50, 60 może. Dobra, to teraz to sprzedamy. I tarczę musimy, a nie mamy tego na inżynierów jeszcze, dobra. Wasza łaskawość? Jak możemy pomóc? Przegrupować się na stanowisko. Zawsze 10-15 tarcz by się przydało. Zbieranie armii by tu trwało za długo po prostu.
Chociaż w teorii ta mangonela jedna jest taka rozwalona, w sensie po tym jak rozwaliśmy tu wieżę, to jej nie ma całkowicie, no to w sumie może troszkę kamieni by się udało tutaj? Fajnie by było. Dobra, drwale tutaj jeszcze drewna mają, tutaj też są drzewa, dobra, dobra. Ten dogasa. Okej, no to może trochę z kamieni też by się udało zebrać. Dobra, kolejnych Proszę łaskawo, masz wystarczająco dużo złota, aby móc wyszkolić tę jednostkę. No wiem, wiem, że nie mam. Brawo. Dobra, ten już tutaj. No najgorszy jest ten start. Te pierwsze dwa ataki, które są bardzo szybkie przez to, że to jest na krucjacie i każdy tutaj ma dużo jednostek na start, plus jeszcze, chociaż w sumie oni chyba nie biorą tych. To jest chyba start, nie, ale oni tutaj mają 8000, oni szybko wyrabiają sobie te armie, więc to jest problemem. No i te katapulty, które nawet jak ty zaczniesz budować sobie wieże, no to one zostaną rozwalone. Doskonale. I to bardzo psuje, dobra. Ile kosztuje tarcza? 5 chyba, nie? Ja. Buduję sprzęt oblężniczy. 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 Dobra, mamy najwięcej. To 9, dobra, ale trochę tutaj coś z tych inżynierów. No ta mangonela trochę może zepsuć. Chociaż jakbyśmy zrobili ekipę podpalaczy i zniszczyli tą wieżę w ten sam sposób. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. To był dobry pomysł chyba. Najznamienitszym władcą. A dziękuję, Ginie, dziękuję. Dobra, no kamieni coś tam leci w sumie. Tutaj kolejny nie dorobi, bo nie masz czego. Na rozkaz. Ale czy wy nie wiecie, co wy macie robić? Ja 5 złota wydałem, a wy tutaj nie robicie mi tarczy. No. Tarcza przygotowana. Przygotowaliśmy narzędzia. Rób. Sir? Dobra, tarczę damy pod jedynkę, to damy pod dwójkę. Najpierw bym chciał spróbować tą wieżę rozwalić, bo ona będzie strasznie upierdliwa. Nasze miecze są zbędne do walki. Wy też jakbyście mogli pojechać ją rozwalić? Twoją chwałę. Mahu Arihanuk, Bittakid, Bittakid. Doskonale. Nataharrak, Bittakid. Bittakid. Jesteśmy atakowani. No, ten zawsze, ten drwal. Dobra, tu przymurze. Zabierze się, schowajcie szybko. Nie, no nie możecie tak. Jak oni widzą tutaj. Przybiegnij. Nie, no, no niemożliwe, że oni tu widzą. Szuści. Gdzie moja... Gdzie moi konni? Przepraszam. Brawo, doskonale. Halo? Gotowi do boju, sir? Wysłałem tutaj dwóch jeźdźców. Gdzie mi ich wcięło? Na pozycjach. Szybki marsz. Nie mam doskonale. O! Marzy, żebyś nie oberwał. Gdzie oni byli? Nie, no nie może ta mangonela go trafić, bo to będzie straszne. Nie spal się też, uważaj. Krok w tą stronę zrób.
Dobra, to może trochę zejść, to może spróbujemy. Nie, tutaj tak trwa długo. No dobra. Niech już tak będzie. Przecież czterech podpalaczy to szybciej zrobiło. Nie no, co jest? Naprawdę? Że asesyni pomogą. Doskonale. Nahnu ala istidad. Ash-shafratu had ruhi mutaaddish. Nie, dobra, to po prostu robię cięcie i jak ta wieża już będzie rozwalona, bo nie wiem, czy oni w ogóle dotrą tutaj, ci asesyni. To za chwilkę się widzimy. Dobra, jestem z powrotem. Wieża została już rozwalona. Asasyni tam pomogli, przyspieszyli to. Tempa już nie będę chyba zmniejszał, chociaż jestem przyzwyczajony najbardziej grać na 40, bo jakoś tak ani to nie wolno, ani to nie za szybko. Tak po prostu zawsze było standardowe w grze i tak jestem przyzwyczajony, ale już niech będzie, że tutaj przejdziemy tą misję, no bo i tak tutaj nic więcej się już nie będzie działo. Po prostu ich wybijemy. Ruszać się. Tarcza przygotowana. Na ramię broń. Tarcza przygotowana. Dobra, tarcze tu i kusznicy tu. Na pozycjach. Dobra, i mam nadzieję, że sobie dacie radę. Na pewno dacie radę. Dobra, to niech tu walczą, a my w tym czasie przygotujemy kolejną serię kuszników i w międzyczasie chyba zrobimy pałkarzy. Dobra, to już nie, tego nie potrzebujemy. Dobra, jak tam idzie? Bezproblemowo, super. Dobra, tych kamieni też się trochę przydało, szczerze mówiąc. Brak miejsca w zbrojowni. Tak jest. Dobra, a już musimy ułożyć tą kuszynę. Sir? Dobra, kusznicy tutaj mieliście. Kurczę, nie pamiętam jak się robiło skrótem klawiszowym to, żeby zaznaczyć, żeby na przykład z obozu najemników czy z koszar szli po prostu w dane miejsce, nie pamiętam. Będę musiał sobie to sprawdzić, jak to się robiło. Tak jest, szef. Potrzeba nam broni, ser. Dobra, jeszcze coś tam macie. Dobra, też bezproblemowo będzie. Czego? Co tak daleko? A, już nawet jest otwarte, więc. Co tak daleko? Nie ma tam tego z tym. Kurczę, tam jest, dobra, to może dać radę tam obstrzelać. Wiadomość od lwiego serca. Wydarzenia potoczyły się całkiem inaczej. Skoro król musi się kryć w swoim zamku, ale kryć się muszę. No musisz, no. No co tu dużo mówić. Na pozycjach. Uwaga! Buduję sprzęt oblężniczy. Dobra, od razu zrobimy to. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj tego zbudować. Buduję sprzęt oblężniczy. Jeżeli pikinierzy nie mają litości. Znaczy Ryszard nie ma litości dla tych biednych pikinierów. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Dobra. Buduję sprzęt oblężniczy. Tyle wystarczy. A wy co, tak będziecie stać i na siebie patrzeć, tak? Tak jest, szefie. My są pałkarze. No jeszcze przez to. O Boże. Mógłbym tam przypilnować od razu. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Jak to jest, jak się zostawi? Wiadomość od lwiego serca. Zwycięstwo! Lew zaryczał kolejny raz!
Ruchy, ruchy. Na rozkaz. Zaryczałeś, no. Ser. Strzelać, kiedy tylko ujrzycie wroga. Na ramię, broń. Gotowi do boju. Na pozycjach. Chciałem, żebyście obstrzelali tam, nie? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły? Dobra, to już jest okej. Okay. Tutaj ile mamy? 2-7. Weźmiemy tych jeszcze. Dobra, teraz tak, te tarcze damy pod jedyneczką. Później pod dwójeczką. Pozycja tarczy jest korygowana. Dobra. Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Tarcza przygotowana. Mhm. Pozycja tarczy jest korygowana. Tych pikinierów to nie chcemy tutaj. Jesteś drugą największą. Wiadomość od lwiego serca. Tak więc zostałem pokonany i moje biedne kości muszą pozostać wśród tych nędznych piasków. Wyruszamy. Możecie dołączyć. Ser. Wiadomość od lwiego serca. Mój sztandar załopocze na twojej warowni zanim... Nie gadaj, że atak teraz idzie. Naprzód. Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Tak jest. Teraz się nie zorientuję, że już są sztywne. Szarżowa! Dobra, przydali się ci kołkarze. Okej, okay, dobra, mamy tutaj kolejne tarcze. To zrobimy takie dwie grupy po prostu. No, wiem, że walczy, no. Dobra, tarcze damy tutaj. Łuczników też. Nas też damy teraz. Pozycja tarczy jest korygowana. Nie wiem, ma tych pikinierów, no. My są pałkami. Już są, ma. Czego ci trzeba? Przecież oni są kurwa też. Na ramię, broń! Znaczy, wy moglibyście najpierw powybijać to. Gotowi do boju, ser. No dobra, jeszcze tą drugą i już będzie git. Na pozycjach. Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Ty możesz zwalić koszary. Rozdepczemy ich na miarę. Dobra, no i subcio. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Brak miejsca w zbrojowni. Dużo tu budowania to nie było, ale no misja jednak trochę się dłuży. Mogłem od razu szybciej przychodzić do ataku, ale wolałem być pewny, że się obronię, że mnie to nikt nie zaskoczy. Tak jest, szefie. Potrzeba nam broni, ser. Tak jest, szefie. Co tak dalej? Pogo. Nawet się nie zorientuję, że już są sztywne. Dacie radę od tej strony, żeby ten nie wylał? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Jednego straciliśmy. Ale to już. Oj, jeszcze tam ma łuczników z tyłu, zapomniałem. I balisty. Przecież oni są tchórzem pod szyję. Dobra. Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Na ramię, broń. No wy też już podejdziecie, się nie będę kombinował, po prostu podejdźcie. Strzelajcie. Gotowi do boju, ser. Tam balistę dacie radę sięgnąć? Dacie radę, super, dobra. To już będzie po krzyku. Jedna brama, o, brama już padła. Zawsze możesz zniszczyć parę budynków. Co powiesz na uczciwą walkę? Wiadomość od lwiego serca. Wydarzenia potoczyły się całkiem inaczej. Skoro król musi się kryć w swoim zamku. Dobra, powinni dać radę, jak się dobrze tam ustawią i na lorda od razu atakują. Tak. Wiadomość od lwiego serca. Tak więc zostałem pokonany i moje... No i wszystko, jednak to upierdliwa misja, ale daje radę, daje radę. Znaczy tylko wiedzieć, że trzeba się przenieść nie wolno, czy wolno, nie wolno. Ciężko jest grając tą misję budować się po prostu na środku. Da się to przejść, ale będzie to trwało znacznie dłużej. No i ta walka będzie z tymi katapultami dość ciężka.
Trzeba na przykład jakichś łuczników konnych mieć, czy coś, żeby te katapulty co chwilę wybije, czegoś w dobrym miejscu w wieży trzeba postawić. I też to przejdzie, więc nie jest to tak, że trzeba gdzieś uciekać od razu. No każdy mi się da się przejść na setki sposobów, ale ten jest po prostu taki najbardziej skuteczny z tego co wiem. I no i też mówię, tam na górze też fajnie jest się zbudować, bo wtedy ma się dostęp do rudy. To można albo zbrojnych, albo sobie pikinierów robić i też wtedy można przeatakować fajnie. Dobra, to sprawdźmy co dalej mamy. Palmowy ga... Ile? Ale że ostatnio krzyczałem, że to kompy mają tutaj po 8000, a ja 2 i byłem wściekły, to teraz jeszcze coś takiego mi robią? Kto jest przy mnie? Kalif? No to ich trzeba od razu się pozbyć. Tu jest dobra. Ojej, to ono w sumie ciekawe, ciekawe to będzie. Dobra, to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten się wam podobał. Jeszcze raz dziękuję za te wyświetlenia i te nowe subskrypcje, które przybywają. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.